Nasz wódz, przedstawiciel Instytutu Tunezji, zapewniał nas, że podróż będzie trwała 3 godziny. Z międzyzdrojów ściągali piasek. I co godzinę okazywało się, że są jeszcze 3 godziny i tak po 7 godzinach już byliśmy kompletnie załamani. Miałam takie założenie, żeby ten klip był bardzo filmowy. Ciekawe wizualnie. Takie oryginalne założenie. Bardzo plastyczne. Niski kontrast, ciekawe aberracje chromatyczne. I myślę, że to się udało. No, podoba mi się. Magda to tam naprawdę tak pracowała ciężko. To jest plan mojego najnowszego klipu z piosenki Z Tobą do Gwiazd. Chciałam Wam zademonstrować przy okazji instrukcję, jak się wypycha jeden samochód przez drugi, jeśli się właśnie stanie coś takiego. Ale wróć kolego, najpierw zakopał się tamten pan. Potem drugi pan z popędem na 4 koła podjechał do drugiego i nie, żeby go wyciągnąć, nie. Podjechał blisko nią, wgniótł mu tył i zaczął go pchać, zakopując się. Ja to nie wierzyłam, wiecie, że to się dzieje. I oto mamy samochód z napędem na 4 koła zakopany kompletnie. Nasza kolacja w hotelu już trwa, ale my dzisiaj już skończyliśmy. Czekamy. Dzięki właśnie takiej nieporadności panów kierowców mamy fantastyczne zdjęcia nocne ze światłami samochodów, rozwianą sukienką, no po prostu czysty, piękny romantyzm. Czasem się przydaje jednak brak myślenia. To jest taniec synchroniczny naszych panów. I widać, że no wspólnie w parze taniec towarzyski opanowywali pewnie w dzieciństwie. Są po prostu fantastyczne, ja nie umiem tańczyć, a tu proszę bardzo w making of. No po prostu taniec z gwiazdami to jest mało. Ja bym bardzo chciała to ujęcie na zwolnieniu tak ciągle, tak again and again. Tak, organizator zabrał nas na wyspę flamingów, ale akurat flamingi chyba miały odpoczynek, bo nie było ich prawie wcale, w ogóle nie chciał się z nami witać. Zjedliśmy tam bardzo dobry obiad i mieliśmy jeden dzień wolnego, więc nie możemy powiedzieć, że nie odpoczywaliśmy. No, Madzia nigdy nie skakała do wody. Jakby się chcieli mnie pospić, byłoby to bardzo łatwe. Tam trzeba nakręcić bardzo takie zmysłowe zdjęcia. Prawda była taka, że woda była mulasta i było wokoło pełno krabów, które leżały wokół mnie i pływały bez przerwy właściwie na każdym ujęciu, a ja musiałam udawać, że jest mi cudownie i pięknie. Myślę, że już teraz nic mi nie jest straszne. Było też karaoke. Na spojrzenie czekam lub gest. Pacjenci śpiewają. Proszę Aisza, żądaj czego chcesz. Garnęli się z wieczorami, coraz bardziej, do śpiewania. Co, drą japę? To właśnie powiedz, że przestali. Spójnie, wiedząc, że mamy w Tunezji realizować film, chyba Magda lepiej, nie?
Muszę naprawdę pójść na jakieś szkolenie, bo zupełnie nie umiem mówić przed kamerą. Jeszcze raz.